Harry! Harry! Woda na herbatę ci się gotuje. Nie mogę tu ćwiczyć. Kiedy przyjechałaś? Niedawno. Wstawać, paruwiarze. Biedrona wróciła. Kocham wycieczki. A gdzie idziemy? Nie mam pojęcia! Ekstra wycieczka. A ten to leśniczy? Pracuje ze mną w ministerstwie! Nuda. Edward? To Cedric. Zgadza się. No gdzie? Jeszcze za wcześnie. Chodźmy ten. Oj, chodźmy! Zaklepany. O nie, nadepnęłam na coś. Na brodę Merlina. Nie, to kupa. Dobra, idziemy dalej. Co oni robią przy tym starym bucie? Pewnie zlot stópkarzy, byłam rok temu. To świstoklik. A, no tak. Łapiemy na trzy? Trzy! A gdzie raz i dwa? Puszczamy! Ja już puściłam. Nie czuliście? Sorry. Po grochu wie ma niezłego kopniaka. Witajcie na Mistrzostwach Świata w Quidditchu! Wow, kiedyś tu będę grała. Zapraszam na salon. Dziękuję. I bierzcie łóżko i rozpakujcie się. Ja biorę to z Cedriciem. A gdzie on jest? Ja pikole. Mówiłem, że to nie byle jakie miejsca. Ja patam. Po co wam schody, skoro macie teleportację? Ło, kto to? To najlepszy szukający na świecie! To dziwne, bo mnie jeszcze nie znalazł. A mam IG, Ding Donga i YouTube'ka. O wow, nawet kolorem pasujemy. Ej, a jak on się nazywał? Ten Chrom jest najlepszy! Chrom? Ze świnki Pepy? Chrom? 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 Lata jak ptak, albo jeszcze lepiej. Rody, powstrzymaj konie. Z taką przeciwniczką nie masz szans. Już go też zaklepałam. Tak na wszelki wypadek. Słyszycie? Dobry melanż rozkręcili. Trzeba się stąd wyrosić. Czemu? Jeszcze nic nie wypiłam. Natychmiast do świstoklika i trzymać się razem. Okej. Chodź, Cedric, podtrzymamy się razem. Gdzie są wszyscy? O, w dupala Illuminati. Ciekawe, czy będzie też bijące. Morz w mordę! Oż w mordę! Gdzie jesteś? Tutaj, tutaj jestem! O, chyba popuściłam! Kto z was to zrobił? To ja, przyznaję się bez bicia. Chociaż soczystym klapsem to bym nie pogardziła, prawda? Nie o to chodziło, co? Mroczny znak, sam wiesz kogo. Powinno się nazywać gębowąż. Albo wężogęba. O, i był tam ktoś. Ale kto? Ktoś. Jedzie biedra z daleka, na nikogo nie czeka, bo ma mięto z mocy. A dalej coś jeszcze wymyślę. Kawa, herbata, napoje. Jedzenie! Chcecie coś z bufetu, kochani? Ja mam już wystarczający bufet. Poproszę drablesy i pałkę lukrecjową. Pałkę, słyszeliście? Rudy chce pałkę. Ciekawe, czy ją może te... W takim razie tylko drablesy. Dobra, żartowałam tylko. To i tak by niczego nie zmieniało. Nadal jesteś rudy. Dwa dyniowe ciastka, proszę. Ha, ciastka się skończyły, ale mogę być swoją babeczką. Harry, nie śmij się. Zero gadanego. Sorry, dziewczyny, jeszcze poćwiczę z nim. Widzieliście, jak się ślinił? Jak bulldog. To okropne. No wiem. Na pewno Sirius będzie chciał się dowiedzieć. O czym? O tym, co się wydarzyło? Podczas finału i w twoim śnie. Okej, to spoko. Wyślę mu eska. Wow, jednorożce? Hagrid, uważaj! Dzban. Jest też Titanic. Ale w tym roku będzie się działo! Będziemy mieli zaszczyt uczestniczyć w bardzo podniosłym wydarzeniu. Uuu, a co to za wydarzenie? Niezwykłe wydarzenie! A coś konkretniej? Turniej trójmagiczny! O, brzmi nieźle, co się tam robi? Zmagać się będą w trzech konkurencjach. A można w grupie? Zrobiłabym tak jak z prezentacją. Inni robią? A ja reprezentuję. Tylko jeden uczeń! A, to nie chcę. Za dużo roboty. Powitajcie wraz ze mną urocze damy z Akademii Magii Beauxbatons. Jaki baton? A ta wielka koza to kto? Madame Maxime. Za dużo mleka piła. Ty, co one tak ziewają? To ma działać? Chłopaki, ja też tak umiem. Dziewczyny, chyba mole macie w szafie. Powitajmy dumnych synów Durmstrangu. O, to lubię. Jak w Step Upie!
Ale węgorz na scenie! Ręka jak złamana! O, masz to on! Wiktor Krum! Nie! Pamiętasz, zaklepałam? I to jest show, a nie jakieś cizie! Moje konie przebyły długą drogę. Patrzcie, już ten Big Ben to Labbadziara, to mojego Hagrida się przedstawia. Nasz gajowy Hagrid wkrótce się nimi zajmie. No żebym ja się nie zajęła. One piją tylko niemieszaną whisky. Ja też piję. Kontakt wzrokowy powyżej 3 sekund. Pożałujesz tego. Idioto! Właśnie. Co ty sobie wyobrażasz, że coś? Mam jeszcze coś do powiedzenia. Ja też jeszcze nie skończyłam. Ten osobnik... który wygra turniej trójmagiczny... Dobra, skończyłam. Czeka wieczna chwała. Co trzeba zrobić? 3 niezwykle trudne zadania. Dobra, znowu mi się odechciało. Pan Bartemiusz Crouch. Tego jeszcze nie znam, ale będę miała na niego oko. Albo on mi pożyczy. To szalone oki Moody. Ale co, spoko jest? Jest nieźle pokręcony. No to chyba spoko. Ty co on tam popija? Myślę, że to nie jest sok dyniowy. No i już go lubię. Żaden uczeń poniżej 17 lat nie może brać udziału w turnieju trójmagicznym. Dobra, Bambiki, to do domu. Do takiego pucharu to dużo by się zmieściło. Ciekawe, co tam jest. Oto czara ognia! Ognista, czysta. Nie najgorzej. Alastor Moody. Biedrona, 2115. Nowy nauczyciel obrony przed czarną magią. No, ja to muszę jeszcze trochę się pouczyć. Wyznaję praktyczne podejście. Okej, okay, też nigdy nie lubiłam książek. Ile istnieje zaklęć niewybaczalnych? 3. Nazywają się tak. Bo tak. Tak. Ha, to wiedziałam. Coś jeszcze? Musicie wiedzieć, że nie przykleja się gumy do rzucia do ławki. Jasne, panie Winnegan? Ostro. Ten gość ma chyba oczy dookoła głowy. Jedno oko na Maroko. I nie najgorzej słyszę! Ale nad celem to bym jeszcze popracowała. A jakie są te niewybaczalne? Niewybaczalne. Granger. To już chyba ustaliliśmy. Imperius, czy jakoś tak? Czyli? Witaj. O matko, co to za obrzydlistwo? Engorgio. I jeszcze większy? Malfoy to już na pewno próbował tego zaklęcia, co? A! Spokojnie! A! Jak ukąsi? Nie ma co zbierać! Nie do mnie! Blisko było. Next. Cruciatus. Krucyfiks. Krucia! Aż mi szkoda tego brzydala. No dobra, pająka trochę też. Wystarczy! Już, naprawdę nie trzeba, już. Abrakadabra! Zaklęcie śmierci. Znam tylko jedną osobę, która to przeżyła. No nie patrz tak na mnie, bo i tak nie pamiętam, jak to zrobiłam. Ale przeżyłam. Widzieliście mój profil na Insta? Świetny, co nie? No raczej. Nagrałam też trochę lekcji. Jest na story. Widzieliście minę Neville'a? Widziałam. Brzydsza niż normalnie. Synu. To jego ojciec? Pokażę ci coś. Chyba jednak nie. Trzymam kciuki, Edward. Wieczna chwała. Byłoby super. I tak nie miałbyś szans. No i nie można się opędzić od dziewczyn. Nie wiem, czy nawet wygrana by ci pomogła. Zresztą, tobie wystarczyłaby jedna. O, może podejdziesz do tamtej. Od tego nie będzie! Nosi okulary, może nie zobaczy, że jest rudy. No nic. Jak chcesz, to mogę z tobą zapić smutki. To do dna! To jakaś solidarność rudych, czy jak? Chce ci oszukać czary ognia? Ona nie jest głupia. Mówiłam. Wyczuła wasz kolor włosów i się zemściła. Ale przynajmniej farbowanie macie za darmo. To twój pomysł! Twoja wina! Dwa wina i dupa wypina. Gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta. Hej! Mogę się podzielić. Nadeszła chwila, na którą wszyscy czekaliśmy. Prezenty od świętego Mikołaja. Wybór reprezentantów. Serio? O, fajerwerki już są, a prezentów nie mogło być. Wiktor Krum! Będę ci kibicować. Panna Fleur de la Cour! Z molami w szafie sobie nie umie poradzić. Gdzie ona i turniej? Cedric Diggory! O nie, teraz już nie wiem, komu mam kibicować. Mamy więc już 3 zawodników! I 2/3 zaklepanych. Tylko jeden zdobędzie marzenie mistrzów! 1 000 000 złotych? Puchar turnieju! Ach, ciekawe za ile w Lombardzie go wezmą. Co jest? Jeszcze jeden? Biedrona! Co?
Biedrona! Ja? Nie. Uff. Biedrona! Rusz się wreszcie! Zaraz jak cię... idę! Wszyscy łypią na mnie okiem. A tam to już w ogóle. Oszukaniec! Ja patam. No. Wrzuciłeś swoje nazwisko do czary ognia? Nie, chyba. Jesteś absolutnie pewien? Nie wiem, wypiłam dwa wina i film mi się urwał. Co teraz będzie? Ty zdecyduj, Barty. Chce czy nie? Nie chcę, nie chcę. Jest od tej chwili zawodnikiem w turnieju. A i... tadam! Jak to zrobiłeś? Oj, no przecież ci już pokazywałam, musisz wsadzić rękę... Nie tam! Boże, jak jesteś głupi! Pan Wesley, głupi kumpel. Jak to powiedział, że kumpel? Hola, hola! Odwal się. Coś ty powiedział? Coś ty powiedział? Dobranoc! To do Boga, prawda? Bo nie wiem, czy dobrze się ustawiłam. Jestem Rita Skeeter. A ja Biedrona. Piszę do proroka codziennego. I co odpisał? To ten typ, co robi chyba horoskop za pieniądze, nie? Znam go, kojarzę. Ale was nikt nie zna. Dziewczyno, gdzie ty się uchowałaś? W piwnicy cię trzymali? Sama chciałabym to wiedzieć. Żartowałam. Które z was zacznie? Ja mogę, ale jak zacznę, to nie skończę. Boisz się? Tylko pająków i podatków. I jeszcze są te takie zielone, duże koniki polne. Czy sądzisz, że to uraz z przeszłości nakazał ci zgłosić udział w tak niebezpiecznych zawodach? Mama wcale nie upuściła mnie z kołyski. Nie wiem, skąd masz takie wiadomości. Och, no jasne, że nie. Co ty robisz? Gorzej ci? Nie jesteś w moim typie. Gdzie oni mają kakałko? Jezus? Ja nie byłam w kościele, bo ten, bo miałam tyle nauki i... Nie mam wiele czasu, więc przejdźmy do rzeczy. O matko Syriusz, co mnie straszysz? Wrzuciłeś do czary ognia kartkę ze swoim nazwiskiem. Nie wiem, chyba nie... Co mnie uciszasz, to jak mam ci powiedzieć? Nic ci nie powiem. W ogóle to miałam taki teraz koszmar, że... O co chodziło? Nie wiem, ale czułam, że była taka strasznie zła energia. Co, wiesz coś? W tym zamku są złe duchy. A kysz? Igor Karkarow był śmierciożercą. Co ty mówisz? Barty Crouch robił takie rzeczy, że lepiej nie mówić. No to nie mów. Z kim gadałeś? Z swoją starą. Z nikim. Słyszałem głosy. To może iść do terapeuty. Ale poczekaj do rana, teraz pewnie nieczynna. Ej, patrzcie to, patrzcie to! Niesamowite. I w drugą. Niesamowite. Nabijasz się ze mnie? Mam ci dać w mordę? Moody mi to dał. To nie znaczy, że ja też nie mogę. Co tam czytasz? Śródziemnomorskie magiczne rośliny wodne i ich właściwości. Książkę. Tyle by mi wystarczyło. O, Hagridzie, idź. Ty co oni tam? Ronald chce. Teraz Ronald. A co się stało z tym głup... Żebym ci powiedziała. A co sam nie może powiedzieć? Boi się? Co? P! No, co chce powiedzieć? Hagrid cię dzisiaj szukał. To niech przestanie, bo guza znajdzie. Jak ja mam mu to powiedzieć? Po polsku. Co? Co? Hagrid cię szuka. O tą żabojadkę pewnie chodzi. Ja już wszystko wiem. Powiedz mu... Ja nie jestem sową! Tylko krową. Hermiona, Hermiona! Faktycznie, sowa by zrozumiała, krowa nie. No to co mi chciałeś powiedzieć? Kwiat? To dla mnie? To nie dla mnie, to dla tej ślimakowej z dzi... A co, cholipka? Gówno. Wiesz co, myślałam, że się pogodzimy, ale... Hagrid! Ona tu jest! Schowaj się. Sam się schowaj. Bonsoir, Olimpio. A to suka, Olimpia. Myślałam, że zapomniałeś o mnie. A spokojnie, to tylko kwestia czasu. Co mi chciałeś pokazać? Nie pożałujesz. Ho, ho, jeszcze się okaże. Zobaczysz. Ja już też widziałam. Los, mój wik! Bez przesady. Czy można bliżej? Co? Smoki? Smoki są bardzo zmyślne, cholipka. Myślałam, że zmyślone. Rogogon to wyjątkowo paskudny drań. Nazwałeś go? Bidak Ron mało nie zemdlał, jak go zobaczył. A smok! No co? Też o smoku myślałam. Cuchniesz, Potter! Nie myłeś się? Ja zawsze jestem fresh and clean, jakby wiesz, jakby co? Cedric, górą! Spoko, mogę być na dole. Cedric, widziałam smoki. No serio? Serio, ja też myślałam, że są zmyślone. A Flair i Krum? Oni już wiedzą, ale ludzie obstrają gadki.
Mieli ich nie nosić, ale... To by poszło na całą nogę, daj spokój. Wiesz, że założyłem się z ojcem? Założyć co byś mógł. Torbę na łeb. Że nawet 10 minut turnieju nie przetrwasz. Ja się ze swoim założyłam, że jesteś dziewczynką. Dobre, co? Mam dzisiaj flow. Nara. Ty gnido, ja ci... Ani mi się wam! Cieszę się, że twój kolega założył gadki. Weźcie go! Jego nikt nie chce brać, a ty przynajmniej teraz coś masz w spodniach. Dobra, przestańcie. Ty, chodź ze mną. Okej, okay. Śmiesznie tu. Nie aż tak śmiesznie, a co jest tam? I tak byś nie uwierzył. Okej, okay, nie chcesz, to nie mów. Jak chcesz pokonać swojego smoka? Nie wiem. Myślałam, że może uszyję taką owcę i wypcham do niej coś trującego. Tylko średnio mi idzie szycia. Co umiesz najlepiej? Całkiem nieźle tańcza. Lepiej niż nieźle słyszałem? No dobra, ale skąd ja wezmę tam rurę? Nie mogę jej mieć ze sobą. Ale wolno mieć różdżkę. Trochę mało, ale coś wymyślę. Harry, Hermiona, wyrazem? Szczęścia życzę. Dzieci z tego nie będzie. Barty, losujemy. Losujemy? Losujemy. Ale co? Walizki zielony. To muszę się przygotować. Rogogon węgierski. Każdy ma za zadanie bronić złotego jaja. Ja też? Wasz cel jest prosty. Jaki? Zdobyć to jajo. Prędzej bym jakieś zniosła. A nie mogę w sklepie kupić? Bo jajo zawiera wskazówkę, bez której nie uda wam się wykonać następnego zadania. Jak Kinder jajo, tylko tam jest zawsze jakaś fajna zabawka. Są pytania? Jak mamy to zrobić? Bardzo dobrze. Aha. Przed nami ostatni, czwarty zawodnik. O, matuchno. To lecimy. Jednak nie ma smoka? To będzie proste. Tu jest Franca. No dobra. Akcjo rura. Co? Podoba się? To teraz rozgrzejemy atmosferę. Nie tak? Dobra, spróbujemy czegoś innego. Tutaj! Tutaj, smoku! Tutaj, smoku! Za wstążeczką, za wstążeczką! Tu! Za wolno! Tutaj teraz, tu, teraz, tu, tu! Różdżka! Nie widzisz, że próbuję? Ano tak! Gdy nie chcesz potomka, a zapomnisz kondonka, prezent mam dla ciebie ja! Biedronka! Bo! Każde dziecko potrzebuje smoczka. Czy Biedrona nie jest genialna? Nie! Wiem! A jajo jest moje. Mamy jajo! Otwieramy. Dobra. O, w mordę, co to było? Nie wiem. Brzmiało jak mój ex. Jego też nie mogłam słuchać. A ty się na mnie nie obraziłeś? Ale to ja powiedziałem ci o smokach. Nie. Kazałem Hermionie powiedzieć, że Simus mi powiedział, że Parvati mówiła Dinowi, że Hagrid cię szukał. Ale Hermiona nie jest sową. I że się pogodzimy. Może wypijemy buteleczkę i o tym zapomnimy. Jak dzieci. Dzieci nie mogą. Boże, nie gap się tak creepie, ty. Obrzydliwe. Teraz ona się gapi. Patrzcie! Nie patrzcie! A, w gazecie. Znów to zrobiła wredna jędza! Ale co, nie oznaczyła cię? A, ciekawe, kto im taką plotkę sprzedał. Paczka dla pana Wesleya. O, fajnie. Ty dostałeś paczkę. Ja ostatnio dostałem w pier... O, to coś od mamy. Ona to robi najlepiej. A ty co tam dostałeś? Przysłała mi sukienkę. Co to szata wyjściowa? Szata wyjściowa? Po co? Żebyś wyszedł. Bal bożonarodzeniowy. Ekstra, lubię bale. Spotkamy się w wielkiej sali, aby razem bawić się i pić. Tańczyć do rana. Każdy bal to są przede wszystkim... Bryneczki. Tańce. Połóż prawą dłoń na mojej talii. Gdzie? Na dupie. W pasie. Dobra, dobra. Tak się zawsze zaczyna, ale później i tak ląduje na dole. Ale on jest sexy. Spojrzał na mnie. Dobra, weź i tak nie masz szans. Ej, a wiecie, z kim pójdziecie na bal? Zobaczysz, okaże się, że tylko my nie znajdziemy pary. Nie zdziwiłabym się. Dla Rudego?
Kartka dla ciebie. Zabrać którąś, bo ci najlepsze sprzątną sprzed nosa. Za późno. Ja już mam z kim iść. Spokojnie. Wyluzuj się. Już po wszystkim. Co się stało? Właśnie zaprosił Fleur de la Cour. Co? Co? Jak? Szła sobie koło mnie. Wiecie, jak one się poruszają. Nie mogłem się oprzeć. Pierdnąłeś? Jakoś samo się wyrwało. Poszło z farszem? Ja bym się bała. Ja też. Widziałaś, co on dzisiaj jadł? I co zrobiłeś? Nawiałem. I zostawiłeś ją z tym samą... Obciach. Co to jest? Co? Co to jest? Co? Sukienka. Wygląda nieźle. Wiedziałam. Wyglądam zajebiście. Bez koronek, bez kretyńskiego kołnierza. Koronki też mam, tylko gdzie indziej. Niezła sukienka. Dzięki. Z firanki? Z Zary. Zara ci przywalę. O, jest mój partner. Mogę grzdyla? Co nie? To sama se znajdę. Ej, ale puśćcie coś szybszego, bo to straszna żenada, nie? Are you ready? Everybody like a hero to the corner. Ej, bierzcie skrzata! Zostawcie mnie! Zjedzmy go! Proszę, zostawcie! O, chłopaki! Ej, dawajcie do nas! Dziewczyno, chodzisz z wrogiem! Co? Podstawowym celem turnieju jest... międzynarodowa, magiczna współpraca! O, właśnie! A ja mam zamiar dzisiaj z nim nawiązać bliską współpracę. Dobra, ostatni kawałek i lecę spać. Albo nie. Nie mogę na to patrzeć. 12, 13, 14... Co? 12, 13... A co ty to robisz? Dopiero wróciłem. A nie wiesz, kto zjadł mojego miętosa mocy? Ja! No przecież mówiłam ci, żebyś nie... Chyba zrobiłam za mocne. Kurczę, no i nie wiem, co z tym jajem. Podejrzewam, że Wiktor już to rozgryzł. Nie, on podgryza co innego. Co ty, zazdrosna? Zaczyna mnie to wkurzać. Ale daj spokój, my się tylko bawimy. I to w brutalny sposób, prawie okrutny. A tam przesadzasz, parę klapsów nikomu nie zaszkodzi. Idzie Cedric, aż mi ślinka leci. Jak ci leci? No z mordy. Słuchaj, wiem, że nie podziękowałem ci jeszcze za to ostrzeżenie przed smokami. No nie, ale znam parę sposobów, jak mógłbyś to zrobić. No właśnie. Niech cię kura jajem trzaśnie. Znasz łazienkę prefektów na 5. piętrze? No znam. To dobre miejsce na kąpiel. No dobra, to wezmę szampana. Weź jajo i zastanów się nad nim w wodzie. Mam je ugotować? Cedriczku! Jeszcze go nie ma? Żeż otwórz się! Ja to dam! Ja to bym je włożyła do wody. Dobra, weź, ty nawet łeb do kibla wsadziłaś. A co Cedric tak zrobił? Ten przystojniak. No, jak wyglądał bez niczego? O, bardzo dobrze. Tak myślałam. No dobra, to sprawdźmy. Znacie decyzja, czeka. Mam tajemnicę swą. Domem mym podmorska doń. Dąż do nas czas ucieka. By odzyskać własność. Marta, są u nas syreny? Cedric doszedł do tego dużo później niż ty. Poznałam po drugiej nutce. Słuchajcie, już wiem. Muszę znaleźć syreny. Tylko gdzie? Chodzi o jezioro. No raczej nie w zlewie. To jasne. Ale żeby je znaleźć, będę musiała pod wodą siedzieć bardzo długo. To też jasne. Bo one chcą żyć w tajemnicy. Chociaż potencjalnie problematyczne. Hermiona, w ogóle nie pomagasz. We troje na pewno coś wymyślimy. To zacznij myśleć. Już wiem, mam taki płyn do ust i tam jest napisane do 8 godzin świeżego oddechu. Wypiję to i będę mogła oddychać. Boże, jestem genialna. Myślicie, że zadziała? Profesor McGonagall chce was widzieć. Co? To kto mi pomoże? Longbottom! No chyba żart. Wiesz co? Gówno 1-0. Jak cię interesują rośliny? Nie interesują. Usech mi nawet kaktus. No chyba, że masz taką, co sprawi, że będę mogła oddychać pod wodą. Tak działa skrzeloziele. Wolałabym zwykłe. Ale jesteś pewny, że to zadziała? No, zielarze spierają się na temat skutków użycia. Nie jesteś pewny? To dobrze, że wzięłam maskę. Teraz cztery skarby naszych zawodników spoczywają na dnie jeziora. Każdy musi odnaleźć to, co dla niego najcenniejsze. Mają mojego miętosa. To lecimy. Wow!
A ja płynę, płynę, chwytam za glebie. Ups, mówi się trudno, nie płynie się dalej. Klejo? Klejo! Klejo! Ktoś z was ma mojego miętosa mocy, ale nie mam czasu was przeszukać. Biorę was wszystkich na górę. Tylko jedno! Wow! Woda chyba faktycznie wyciąga. Urodę! Wisnaju byłaś ładniejsza. Ona i trzeba płacić! Pewnie ośmiornicę! Gdy o ośmiornicach marzę, na patelni ich marzę. Piu! Już na mnie pora, smoknijcie mnie w wora! O ja pierdzielę, ale jestem mokra. Dajcie drugi ręcznik. To nie woda, to po... Zwyciężył pan Digory! No ja mam ostatni wynik. Przedostatni. No bo ja chciałam wyciągnąć jeszcze... Nie tylko pana Wesleya, ale także innych. No właśnie, powinnam dostać jakąś nagrodę. Drugie miejsce! Za niezwykły przykład moralności! Nie wiedziałam, że ją mam! I co, jak wyglądałam? Bardzo dobrze. Ale i tak jesteś dla mnie za stary. Szkoda, że się wcześniej nie poznaliśmy. No, tak z 30 lat. Chyba nie chcesz zaproponować pracy w ministerstwie. O broń Boże, ja tu pracować nigdzie nie chcę. Wiecie co, całkiem was lubię. Większej bandy cudaków jeszcze w życiu nie widziałem. Bo nie zdążyłeś poznać mojej rodziny. Już 4 lata się znamy. 4 lata, zapomnieć chcę. I dalej jesteśmy cudakami. No ty nadal jesteś rudy. Hogwart, ukochany Hogwart, stale ucz nas ucz. Co to za gówno? Ej, chodźcie tu szybko. Panie Crouch? Dobry. Jak miło cię znowu widzieć. Znamy się? Nie pamiętam. O, nic się nie stało. Chciał mnie pan widzieć? Za chwileczkę wrócę. O, to mogłam przyjść później. Poczęstuj się lukrecjowymi gryzkami, ale uprzedzam cię. One są dość ostre. Proszę cię, nie widział mnie pan w akcji. A nie, najpierw umyjcie ręce. Wow. Magiczny zlew? Co tu się dzieje? Rada może zarządzić twoje natychmiastowe zwolnienie. Z pracy? U mnie wystarczyło tylko pismo. Do tego czasu zostajesz oskarżonym śmierciożercą. Kim? Ja też podżerałam w pracy, żeby jeść śmieci? Ja znam nazwiska. Ja też znam. Tuwim, Andersen. Proszę, proszę, byli inni! Chociażby Snape, Severus Snape! On też pisał bajki? Czy był śmieciożercą? Ktoś mi wytłumaczy, o co chodzi z tymi śmieciami? A, sorki, źle usłyszałam. Słyszałem jeszcze jedno. No mów! Proszę o nazwisko! Ty Crouch! Co? Dlaczego wszyscy go znają? To twój syn! Ja już nie mam syna. Ej, ale wiesz, że on to słyszy, nie? O, co to było? To myśl odsiewnia. Ale po co? Przydaje się, gdy w głowie zaczyna kłębić się za dużo myśli. Ja ich zbyt dużo nie mam. Wiesz to tak samo dobrze jak ja! Zaczekaj no, chwilę. Co tam? Gratuluję ci pomysłowości podczas drugiego zadania. A, dziękuję bardzo. Skrzeroziele, nie mylę się? Płyn i maska przede wszystkim. Genialnie. Dziękuję. Nie znajdzie się go w pierwszym, lepszym ogrodzie. Płyn kupiłem już dawno, ale tamto to nie wiem. Wiesz co to jest? Veritaserum. Coś na włosy i paznokcie? Ja i tak nie potrzebuję, wystarczy, że myję szamponem. I tak ci nie wierzę. Spróbuj czasem umyć, to się może przekonasz. O, prawie jak na dużynkach. O, cheerleaderki już tańczą makarenę. Ciekawe, czy Zenek też będzie. O, i chłopcy by się ucieszyli. Profesor Moody ukrył puchar turnieju gdzieś w labiryncie. To melanż go tak poniósł? Jeżeli ktoś z zawodników zechce się wycofać... Ja chcę! ...wystrzeli czerwone iskry ze swojej różdżki. Jak to szło? Zawodnicy! A nie zdążyłam! Nie będzie smoków ani morskich stworzeń. A co będzie? W labiryncie ludzie zmieniają się.
Ale w co? Dobra, mam tego dość. Zawodnicy? Tak. Rozejść się. To ja się rozejdę do domu. Nie, nie wracam. Liczę do trzech. Raz. A gdzie dwa i trzy? Cedric, tutaj! I właśnie dlatego nie podlewam kwiatków. Oj, sorki! Tak cię chciałam tylko przestraszyć od tyłu. Wiktor to czasami nawet tak lubi. O, tam idzie, pokażę ci. Ty, no co ty? Nic jej nie powiedziałam. Uff. Flair, no co ty? Czerwone iskry, jak to szło? Pim, 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 pim! Zadziałało! Puchar! Szczerze! Po jakiemu on to? Zawsze mówił po polsku! Pani! Pani mówię! Padłam! Poczekaj, ja go załatwię! Cofnij się, chamie, bo zaraz cię złamie! Piu! Uratowałam ci dupsko! Wiesz, przez chwilę myślałem, że mnie zostawisz. Nie no, coś ty! Puchar! Uratowałeś mnie, bierz go! Nie, zróbmy to razem! Na trzy! Trzy! Kurde, myślałam, że nie złapiesz. Gdzie my jesteśmy? O, poznaję to miejsce. Byłam tu 1 listopada. O czym ty mówisz? Na grobingu. Przyszłam świeczkę zapalić. Co ci? Kim jesteś i czego chcesz? Zabij niepotrzebnego. Awada Kedavra. Nie! Cedric! Czekaj. Dumbledore mówił, że ludzie w labiryncie się zmieniają. Czy to czas na przemianę w wampira? Wyglądał jak warzywo, ale żeby od razu z niego robić zupę? I co jeszcze? I krew twego wroga. O, na pewno. Uważaj na łocza. I co on niby z nią zrobi? Odrodzi się. On też jest wampirem? Wygląda jak... konik morski. Też bym chciała się tak szybko ubierać, ale co? Co? Nosa ci nie dorobili. No co? Przecież i tak byś się zorientował. Ej, a jak się nazywa zawiedziony czarodziej? Rozczarowany. A znałeś to? Chcecie wiedzieć, co naprawdę wydarzyło się 13 lat temu? Ono co, wielka tajemnica. Nakryłam go po prostu na zdradzie. Z niejaką Nagini. Chociaż ona wtedy była Nagi. I on w sumie też. No i co? Wzięłam i go kopnęłam w fifola. Nie mogłem go dotknąć. A jak już leżał na ziemi, to tylko pił i go wymazałam. Powinienem to przewidzieć. Daj spokój, za ty wróżka. Dobra, to ja już będę lecieć. Nie odwracaj się do mnie plecami! Otycham, nie do jedwota! Co? Edward? Beyoncé? Ale ty przecież jeszcze żyjesz. I see you. Your fight for people who may be different from you is beautiful. Nie, ty jesteś beautiful. Chyba nie dam rady. You are everything the world needs. Nie mam już siły. Every word you speak is powerful. Naprawdę tak myślisz? Make those power moves. Dobrze? And make them see you. Okej, wygrana będzie moja. Oślepcie tego gnoja, pił! Akcja, puchar! Wygrałam, ale Cedric... Spokojnie. No wiem, zmieni się w wampira. Bardzo mi przykro, ale nadal będzie piękny. To co tam, sorku? Co się dzieje? Policję to. Że to? Nie, to tylko flamaster, ale ledwo uciekłam. Jak tam było? Strasznie, to już za duże emocje jak dla mnie. Na trzeźwo tego nie zniosę. A nie skończyło się? Wszystkie puste? Syndrom odstawienia. No ale przynajmniej wygrałam, no. Myślisz, że Longbottom, ta ciemna masa, poleciłby ci skrzeloziele, gdybym mu nie dał książki o roślinach wodnych? He? Wygrałam dzięki mojemu płynowi do ust. Tobie też mogę pożyczyć.
Dzięki, ale miałam to pod kontrolą. Będzie płakał? Ty, to jest ten, no. Barty Crouch Junior. O właśnie. Lord Voldemort znów tu jest. Wraca do mnie jak bumerang. Naprawdę mam już tego dość. Przeze mnie twoje życie było zagrożone. No jakby nie patrzeć. Wybacz mi. Dobra. Ale przemiana Cedrica w wampira naprawdę mnie przegniotła. Znaczy śmierć. Przed nami mroczne i niespokojne czasy. Ja już chyba nie daję rady. Nie wiem, czy wrócę tu w przyszłym roku. Ale pamiętaj. Masz tu przyjaciół. Nie. To jest dla ciebie. Twoje insta? Pisz do mnie. To zaobserwuj mnie. Myślicie, że tu mogłoby być kiedyś spokojnie? Nie, coś ty. Dlatego muszę wam coś powiedzieć. Bo ja już tu raczej nie wrócę. Wszystko się teraz zmieni, prawda? Raczej tak. Na pewno. Nie patrzcie na mnie. Ej, zaczekajcie!